Doktorze, a więc powiedział Pan, że glukoza jest tak ważna, że sami możemy ją wytwarzać. Ale bardzo podobnie jest z tłuszczem. Tłuszcz jest niezbędny dla zdrowia. Cukier już nie, ale glukoza owszem. Right. Nie każdy tłuszcz natomiast jest zdrowy. Niektórzy twierdzą, że tłuszcz zwierzęcy nasycony oblepia nasze tętnice i nas zabija. Wielu ekspertów zdrowia rekomenduje zastępowanie tłuszczu zwierzęcego tłuszczem roślinnym, takim jak olej rzepakowy i olej słonecznikowy. Takie rekomendacje zaleca również AHA. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Czy uważa pan to za słuszne? Odpowiedź brzmi: to są nieaktualne spostrzeżenia i stara nauka. Jest to coś, w co wierzyliśmy, i Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne mówiło o tym przez wiele dekad. Już tak nie uważają. A powodem tego jest świadomość, że to błąd. Jeszcze nie poczynili kroku do przodu, przedstawiając odpowiednie treści, ale nie twierdzą, że nasycony tłuszcz jest niezdrowy. Oto jak możemy myśleć o tłuszczu. Jest siedem różnych rodzajów i wymienię je wszystkie w kolejności zdrowe do niezdrowych. Najlepsze tłuszcze to tłuszcze omega-3 znajdujące się w olejach morskich, znajdują się w rybach, algach i lnie. One stanowią niezbędne kwasy tłuszczowe, wspomagają membrany komórkowe, pomagają kontrolować zapalenia. Te ratują nasze życie. Omega-3. Problemem jest to, że mamy ich bardzo niewiele w naszej diecie ze względu na to, że podejrzanie smakują, a po drugie szybko się rozkładają. Omega-3 to najlepsze tłuszcze, ale i najtrudniejsze do uzyskania. Numer dwa to tłuszcze jedno nienasycone, jak oliwa z oliwy i kwas oleinowy. Te są również niezbędne i aktywują czynnik inskrypcji w naszej wątrobie, nazywany receptorem PPAR, aktywowanym przez proliferatory peroksysomów alfa, które są ważnym silnikiem komórek wątroby. Następnie mamy tłuszcze wielonienasycone. Znajdują się w oleju rzepakowym i kilku innych olejach. Problem z tłuszczami wielonienasyconymi jest taki, że gdy spożywasz ich za dużo, to powodują one zaburzenia systemu immunologicznego. I gdy z nimi gotujesz lub smażysz, to punkt dymienia dla tłuszczy wielonienasyconych jest bardzo niski. Przez co, gdy je za mocno podgrzejesz to ich nienasycone podwójne wiązanie ulega zmianie, ponieważ otrzymało za dużo ciepła. Gdy wiązanie się zmienia w tłuszczach cis, to zamieniają się one w tłuszcze trans, które, jak wiemy, są najgorsze, ale o tym porozmawiamy na koniec. A więc tłuszcze wielonienasycone są dobre, dopóki ich nie zamienisz w trans tłuszcze. Następny numer cztery to nasycone kwasy tłuszczowe. Nasycone kwasy tłuszczowe nie są takie. Złe, jak się je przedstawia. Są neutralne sercowo-naszyniowo. Neutralne, a to oznacza, że nie są ani złe, ani dobre. I okazuje się, że są dwa takie. Każdy mówi, że tłuszcze kwasowe pochodzące z czerwonego mięsa i tłuszcze kwasowe pochodzące z wytworów mlecznych są takie same. Nie są. Tłuszcze kwasowe pochodzące z czerwonego mięsa. To kwasy o parzystej liczbie atomów węgla C16 i A18, a tłuszcze kwasowe pochodzące z wytworów mlecznych to kwasy o nieparzystej liczbie atomów węgla C15. C17 i mają specjalne oznaczenie fosfolipidowe, które zapewnia ochronę przed chorobami serca i cukrzycą. A więc tłuszcze kwasowe pochodzące z wytworów mlecznych są zdrowe. Tłuszcze kwasowe pochodzące z czerwonego mięsa nie służą nam, ale i nie szkodzą. Zaletą nasyconych tłuszczów jest to, że nie mają podwójnych wiązań, a więc można je podgrzewać w wysokich temperaturach, a ich wiązania i tak nie ulegną zmianie. A więc smażenie na smalcu nie jest nawet w połowie tak niezdrowe jak smażenie na oleju rzepakowym. Numer 5 to trójglicerydy średniołańcuchowe, które znajdują się choćby w tłuszczu kokosowym, któremu ostatnio przypisano zdrowotny efekt aureoli. Jeżeli wszystko, co spożywasz, to olej kokosowy, to nie stanowi on dla nas żadnego problemu, ponieważ przejdzie od jelita poprzez żyłę wyrotną prosto do wątroby, zamiast zostać zapakowanym w chylomikrony i zostać pochłoniętym przez układ limfatyczny, aby ostatecznie dotrzeć do wątroby w zupełnie inny sposób. Tak długo jak wasza wątroba nie jest przeciążona tłuszczem z innych powodów, to trójglicerydy średniołańcuchowe nie są dla nas szkodliwe. Jeżeli wątroba jest przeciążona, to wtedy trójglicerydy średniołańcuchowe w praktyce wstrzykują tłuszcz wprost do waszych komórek i to jest niezdrowe. Numer 6 to kwasy tłuszczowe Omega-6. To są tłuszcze pochodzące z nasion, nasiona kukurydzy i tym podobne. Wszystkie oleje z przetworzonego jedzenia. Można ich znaleźć bardzo wiele w tłuszczu oleinowym i są one prozapalne. Potrzebujesz omega 6, ponieważ potrzebujesz stanów zapalnych do tego, żeby być zdolnym do zwalczania zakażeń. W innym wypadku, wszystkich nas by zjadły robaki. A więc musisz mieć zapalenia, ale nie bezustannie, nie non-stop. A więc za dużo kwasów tłuszczowych omega-6 powoduje wzmożone zapalenie, i oleje pochodzące z nasion znajdują się w każdym przetworzonym pokarmie. Nareszcie, numer 7. Najgorsze są tłuszcze trans. Tłuszcze trans to diabeł wcielony, tłuszcz trans to trucizna konsumpcyjna. Tłuszcze trans zostały zdjęte z bezpiecznej listy Agencji Żywności i Leków. Bo wiemy, że są najgorszymi tłuszczami. A to wszystko przez to, że nie możemy ich trawić, ponieważ nie posiadamy niezbędnego enzymu do rozbicia podwójnego wiązania typu trans. A więc mamy strunę, nitkę węgli, a na środku znajduje się podwójne wiązanie typu trans. Enzymy będą odcinały węgle, aż dotrą do podwójnego wiązania, po czym nie mogą już zrobić nic więcej. Co oznacza, że ten naciąg jest już nie do użytku. A więc co wtedy robi z nim wątroba? Oblepia nim swoje komórki, tętnice doprowadza do chorób układu krążenia, cukrzycy i praktycznie każdej innej choroby przewlekłej. A więc siedem różnych tłuszczów i każdy z nich niosący za sobą inne ryzyko dla zdrowia. Od ratowania naszego życia po zabijanie. Tak, ale... i to nie ma nic wspólnego z kaloriami. Oczywiście, ale co jest Pana rekomendacją dotyczącą się tłuszczy dla ludzi z insulinoopornością? Dla mnie jest to spożywanie naturalnych tłuszczy, takich jak bekon, jajka, masło. Te są najlepsze, jako że są naturalne, czyż nie? Jaka jest Pańska rekomendacja? Po pierwsze są to tłuszcze nasycone, a nie transtłuszcze. Tłuszcze omega-3 są nawet lepsze, a więc ryby są dla nas bardzo dobre. To z nich otrzymujemy tłuszcze omega-3 w większości. Te tłuszcze nie są złe. Witamy wszystkich i bardzo się cieszymy, że obejrzeliście kolejną część wywiadu braci rodzeń z doktorem Lustigiem. No postanowiliśmy ten wywiad pociąć na drobniejsze części, tak nam się wydaje, że będzie lepiej, dlatego cieszymy się, że byliście z nami, już niedługo kolejne odcinki tego wywiadu. Mamy nadzieję, że dopaminka za bardzo nie podskoczyła, aczkolwiek trochę na to liczyliśmy, bo to ona powoduje, że chętnie poczekacie i oglądniecie następny odcinek, pamiętajcie, z braćmi rodzeń można pięknie żyć. No, ale też pamiętajcie, do no po to tu jesteśmy, żeby powiedzieć, żebyście walnęli w kciuka, kciuka, jeżeli uważacie, że to, co tam się działo i to, co się tutaj dzieje, jest warte walnięcia w kciuka, no bo wiecie, te bezduszne algorytmy wtedy postanowią podesłać ten film potrzebującym. Także cieszymy się, że jesteście z nami i do następnego odcinka. Na razie.